Hej, tutaj Ewina. I tak jak mówiłam wczoraj, dzisiaj zagramy sobie deckiem Stevie Royal. Wybrałam sobie ten deck, tylko tutaj zrobiłam małą modyfikację, ponieważ tutaj były bacy, a ja bacy mam na levelu chyba 9. Tak, 9, więc to nie ma sensu, żeby tutaj je dawać. Więc postanowiłam dać sobie za nie minionki za 3 eliksiru. I co? I zagramy sobie tym deckiem na arenie, zobaczymy jak mi pójdzie. W poprzednim odcinku wbiliśmy 4700. Także poszło nam naprawdę rewelacyjnie, przepraszam. I teraz sobie spróbujemy tego deku właśnie na arenie, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy wygrali i co? I lecimy, nie? Nie będziemy się tutaj dłużej pierdzielić. Mamy do wbicia jeszcze 5 koronek do Crown Chesta, więc zobaczymy, czy nam się to uda. Okej, okay. Jakiś youtuber nam się trafił. Myślimy mu tutaj powodzenia. Nie rozwal nas za bardzo. Teraz, z czym tutaj zacząć? Zacznę chyba princem i za tym puszczę minionki. Nie wiem jak grać tym deckiem, bo gram nim pierwszy raz. Aj. A ja tutaj nie mam fireballa, wiecie o tym? Nie mam fireballa. Może być problem. Może być wielki problem, więc możemy to przegrać. Powiem wam tak szczerze. Aj. Teraz na pewno będę stawiać pompę na 100%, bo naprawdę bez pompy to nam się to po prostu nie uda wszystko. Dobra. I stawiamy pompę. Może tutaj stawiamy? Dobra, tutaj. O, rakieta. Dobra, przynajmniej wiemy, że ma rakieta. Thanks. I co, myślisz kolego, że już wygrasz, bo wypuściłeś mi rakietę na kolektor? No, zobaczymy. No to lecimy od razu z golemem. Tutaj Prince sobie przygotuje na tego elektro, chociaż z tej strony poleci. Ok. Nie no. Masakra. Dobra, zasypował nam. Ciekawe, czy ma ten Inferno Tower. Jak myślicie, ma? Jezu, czemu ten Prince nie ma jakichś większych tych? Dobra, lećcie, moi maleńcy. Dobra, zasapowaliśmy. Przeżył tam? Przeżył, dobra. Czyli mamy pierwszą wieżę ubitą. Tak jakby. Kurde. Dobra. Nie wiem, czy to potem ubijemy tym. Wiecie. To wolę nie ryzykować, bo nie mam tutaj żadnego porządnego spela. Więc trzeba to zrobić w ten sposób. Dobra. Wieża ubita. Nas ty będzie chciał zniszczyć. Ale nie damy sobie. Dobra, pierwsza walka wygrana, także nice, nie było tak źle. Lecimy z kolejną walką. Może uda nam się wbić 3800 na tym odcinku, jak na wczorajszym byliśmy 4700. Powiedziałam 3800? Nie, chyba tak, nie wiem. Dobra, chłopaki tam grają, widzę. Lecimy z drugą walką. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. 13 level znowu. Dobra. Muszę wypuścić minionki. Nie chcę, żeby jednak doleciały te goblinki. Dobra, wypuszczę Poisona. Ciekawe, co to ma za deck. Czy też Hawk tutaj poleci? Jak myślicie? Bo ja jestem ciekawa, co to ma za deck. Może być... Jezu, chciałam postawić pompkę. Widzieliście to? Chciałam postawić pompkę. Fuck. Ej, normalnie podobny deck do tamtego. Wow. Albo jednak nie. Dobra, że nam się to udało zapować. Wow. Normalnie jakiś gościu świr.
A, zostawię tego poisona na razie. Jak to zrobić? Przeżyją te? Przeżyją, ale i tak dolecą. Kurde, mogłam nie stawiać pompki. Aha, jeszcze poleciał w nie. Mogłam nie stawiać pompki tutaj. Bo i tak wiem, że on ma te elite barby. Fuck. Może być tak, że przegramy tą walkę. Ale nie ma co się przejmować. Porażki też się zdarzają. Także co, lecimy. Z golemem. Nie będę czekać. Tylko lecimy od razu. Właśnie. Elite barby. Fuck. Nienawidzę tego ścierwa. Że tak powiem, nienawidzę tego. Prawda. To jest tak denerwujący deck. Zacznie deck tylko te jednostki. Że naprawdę. Jak gram już w ogóle na 3800 na moim drugim koncie, to tam jest, wiecie... Oj, zepsuł tutaj... Ajajaj! Zepsuł tutaj, wiecie, tornado, ale co z tego, jak... Co z tego, no co z tego, jak jesteśmy już stratni. Powiem, że przydałby się tutaj lighting z tego lepiej. Przydałby się lighting. Powiem wam, że muszę zrobić tak, ponieważ właśnie on tutaj wypuści Elite. I ja to po prostu muszę zrobić. Muszę tak zagrać. Żeby się obronić. Kurde, on mi teraz wypuści Elite, co? Prince, dawaj, kurde. Wiecie co, i znowu się muszę bronić golemem. Od tej wieży, bo on mi wypuści Elite i ja będę w dupie. Ja o tym wiem, więc muszę się tak bronić. Widzicie? Rashley będzie mieć remis. Wiecie, lepszy remis niż przegrana, nie? Jak to mówią. Dobra, i znowu muszę się bronić golemem. No, nie chcę przegrać. I ten. I tak ci się to, kolego, nie uda. Nie uda ci się to. Mam taką nadzieję. Zaryzykował, ale daliśmy radę. Cieszę się, czyli druga walka tak by wygrana, nie? Ale jest remis, czyli nie jest ani źle, ani tragicznie. I, moi drodzy, ostatnia walka. Zobaczymy, jak tutaj się wyjaśni. Wow, ale tamto to było... To było masakra. Naprawdę nienawidzę Elite'ów. Nienawidzę Elite'ów. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też nienawidzicie tak ja. Bo to jest naprawdę, to jest... Pip. Czy tak powiem. Mortar. Ale powiem wam, że taki plus jest Morta w tym deku. Że możemy to wygrać, ale też możemy to przerąbać. To się okaże. Dobra, lecimy, zaryzykujemy. On wypuścił... A właśnie, bacy, ja pierdzielę. Dobra, musimy robić tak, żeby tą pompkę non-stop nam ubijał, żeby on nie mógł tej rakiety wypuścić nam na wieżyczkę, więc będziemy ciągle robić to samo. On ciągle będzie nam wywalał, ale my też ciągle będziemy robić tak, żeby było dobrze. Przepraszam, że to za takie w ogóle bezsensowne, ale naprawdę. Dobra, leci ice. To w sumie spoko. Dzięki, kolego. I teraz mogę sobie spokojnie golema wystawić. Na spokojnie. Dobra, lecimy, kochani. Lecimy po zwycięstwo. Nie może być inaczej. Musimy to wygrać. Dobra.
Ma bacy. Dobra. Pękło tam. I co, znowu będzie remis? Nie możemy na to pozwolić. Dobra. Możemy to też przegrać. Jak to źle zagramy, to możemy to przegrać. Powiem wam, że tutaj by się przydała horda minionów na to. To ścierwo. Nice. Fuck. To jest wkurzające. I on znowu nam będzie robił to samo. Wszystko to samo będzie nam robił. Ale musimy się obronić. Fuck, nie obronimy się, przegramy to. Przegramy to. Przegramy to, nie jesteśmy w stanie. Good game, przegraliśmy. Chyba, że mu zostanie, nie wiem, 12. No, cóż, moi drodzy. Jedną wygraliśmy, drugą zremisowaliśmy i trzecią przegraliśmy. Czyli w sumie wyszło nawet spoko. Także pamiętajcie, łapce w górę, subie i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki!